Przed wojną sytuacja była katastrofalna, dlatego że nie było stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Litwą. Litwa, która powstała w 1918 roku pod rządami Waldemarasa, zresztą powstała z inicjatywy niemieckiej, była zdecydowanie wrogo nastawiona, no głównie ze względu na Wilno, które uważano za stolicę Litwy. Wilno było polskie i cała Wileńszczyzna miała olbrzymią większość ludności polskiej. Praktycznie rzecz biorąc, na Wileńszczyźnie Litwinów prawie że nie było. Nie było. To był mały procent zresztą proletariatu. No, w Wilnie, akurat w tym domu, w którym ja mieszkałem, to był szewc Litwin, był dozorca Litwin. No właśnie. Natomiast cała warstwa inteligencka była polska i ta wrogość była niezwykła, także jak się chciało jechać na Litwę, to można było jechać tylko przez Łotwę. Prawda? Granica była zamknięta, wrogość była niesłychana. Ta wrogość na pewno była sterowana. Tak, przez kogo? Ona miała również charakter klasowy, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, po Unii Lubelskiej, zresztą wcześniej, nastąpił proces polonizacji całej szlachty litewskiej i nawet zaściankowej tak zwanej szlachty bogatszych chłopów. Po prostu Polska była bardziej atrakcyjna i ekonomicznie, i kulturowo, i ten proces polonizacji odbył się zupełnie samodzielnie. To nie było żadnego nacisku. No, mój przodek, który walczył pod Grunwaldem, no to nazywał się właśnie Kierzunas. Kierzunas, tak. Natomiast dalsze dane, ponieważ mój kuzyn, profesor Aleksander Gierz, który jeden z najwybitniejszych polskich historyków, ułożył taką spadłą, przeprowadził analizę rodowo rodziny Gierztorów i rodziny Kierzunów, no więc znalazł tą dokumentację, jest jakiś taki dokument gdzieś tam w Mińsku litewskim, znalazł, pisany zresztą w języku starosłowiańskim, to jest białoruski język, który był językiem oficjalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego, wspomnienie o bitwie pod Grunwaldem i tam trzykrotnie wymieniony jest Wytautos Kierzunas. Natomiast już w XVI wieku już występował, już miał jakąś tam funkcję, już jeziorze Kierzun, a więc Kierzunasi spolonizowali się, dostali polski herb, no i zmienili na nazwisko Kierzun. Podobna historia była z olbrzymią liczbą, prawda, tych spolonizowanych Litwinów wybitnych, bo to przecież był praktycznie rzecz biorąc i Kościuszko, i Mickiewicz, i Narutowicz, i Piłsudski, prawda. To wszystko byli ludzie, którzy jeszcze nawet w XIX wieku przedstawiali się jako Litwini, mówiąc po polsku i znając tylko polski język i rozwijając kulturę polską, więc tam była zupełnie specyficzna historia. Wreszcie w 1939 roku był silny konflikt, który doprowadził do tam był incydent, zostali tam żołnierze polscy na granicy zastrzeleni, już tu głównie sobie nie przypinam, w każdym razie w Warszawie były wielkie demonstracje, myśmy w ten czas, ja byłem w gimnazjum, myśmy uczniowie zorganizowali taki olbrzymi pochód przed generalnym inspektoratem, wołając do tam siedziby Rydza Śmiglego, wołając wodzu, prowadź nas na Litwę. No i Litwa w ten czas zgodziła się na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Polską, więc tu jakoś się wyrównało, jednocześnie oddając Niemcom Klejpedes. Dowcip polegał na tym, że tak jak mówiłem, cała klasa zarówno szlachecka, jak i bogaci wieśniacy, a więc tak zwana szlachta zaściankowa, ci Butrymowie z powieści, prawda, Sienkiewicza, oni się wszyscy spolonizowali, natomiast Litwini reprezentowali to najniższe grupy społeczne proletariatu wiejskiego, a w XIX wieku język litewski prawie że zanikł. A w drugiej połowie XIX wieku jedyna inteligencja litewska to byli księża. Zorganizowali, tak to się nazywało zresztą Jutrzenka, takie pismo w Wilnie w języku litewskim, odbudowując kulturę języka litewskiego, który zresztą jest bardzo ciekawy, bo Litwini twierdzą, że to jest jeden z najstarszych języków europejskich, bardzo bliski sanskrytowi, co zresztą podobno nie jest prawdą. Tak. Bardzo ciekawe, moja babka opowiadała właśnie, bo też pochodzimy z tamtych terenów, że kiedy się przychodziło do spowiedzi, to pytanie było, czy będziesz się spowiadała po polsku, czy po litewsku. Tak. No i za spowiadanie się po polsku, zdaje się, było trudniej otrzymać rozgrzeszenie. A Commonwealth polsko-litewski wielu historyków podaje za przykład pierwszej demokracji w Europie,
po demokracji angielskiej, prawda, która się zaczęła od Magny Carty w 1299 roku. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że oczywiście no, Magna Carta Libertatis to była wcześniejsza karta, ale później w Anglii, prawda, w dalszym ciągu panował system absolutnej monarchii. Praktycznie rzecz biorąc, jedyną demokracją w okresie pośredniowiecznym to była Polska, bo po pierwsze Polska pierwsza, prawda, to była ta konstytucja na imię Captivabius nis iure victum, że nie można nikogo aresztować, prawda, bez udowodnienia mu winy, ale najważniejsza sprawa to była zupełnie niezwykła w roku 1573 po śmierci ostatniego Jagiellona, a więc dynastii monarchicznej, tak jak to było w zwyczaju wszystkich krajów europejskich, Polska była pierwszym krajem elekcji króla. Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec XVI wieku króla wybierała szlachta. A szlachta, no to się ktoś mówi, no tak, ale to jest minimalna mniejszość. W Polsce nie, bo szlachta w krajach zachodnich to było 1,5-2-3%, a w Polsce to było 15%. Czyli praktycznie rzecz biorąc, no w tej chwili w głosowaniach, prawda, bierze udział czasami 30-40% mieszkańców, a to było 15%, które wybierało króla. Przy czym pierwszym królem polskim był wcale nie Polak, a był cudzoziemiec, był Henri Valois, Henryk Walezi, tak. Francuz. No i kolejni królowie byli Niemcy, było dwóch Saksonów, prawda? Byli tak. Szwedzi, prawda? Tak, byli tak. Również i Polacy. Tak. Więc to było zupełnie coś niezwykłego. A później, no koniec XVIII wieku, no pierwsza po konstytucji amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, pierwsza konstytucja w Europie, konstytucja 3 maja, która była niesłychanie postępowa. A Polska w związku z tym, jeśli chodzi o podejście demokratyczne, Polska miała, no, ma wspaniałe tradycje umiejętności współżycia wielonarodowości, dlatego że Unia Polsko-Litewska gromadziła zarówno Polaków, jak i Litwinów spolonizowanych, używających języka polskiego, ale przedstawiających się jako Litwini, prawda? No, ja mam dyplom, prawda, mojego ojca, gdzie napisano po rosyjsku, no, napisano nacjonalność Litwin, prawda? No i ojciec zawsze mówił, no ja jestem Polakiem, prawda, ale no, myśmy się urodzili, prawda, wielkim księstwem litewskim. No właśnie, tak. Jednocześnie była olbrzymia grupa, prawda, Białorusinów. Jednocześnie były zupełnie specyficzne stosunki, jeśli chodzi o ludność żydowską. Jedyny na świecie uniwersytet w języku hebrajskim był w Wilnie. Oczywiście. Polska była w ogóle centrum kultury żydowskiej. Także to wszystko stanowiło zupełnie coś tak niezwykłego, że warto byłoby naprawdę, żeby wiedza o tym była powszechna na całym świecie, a jednocześnie, żeby wszyscy ludzie pochodzenia polskiego byli z tego dumni. Prawda? Tak. Można mówić, my byliśmy pierwszą demokracją, myśmy pierwsi wprowadzili zasadę pełnej tolerancji, również i tolerancji religijnej. W Polsce nigdy nie było wojen religijnych, prawda? Tak. Mało tego, prawda, Zygmunt August już powiedział, ja nie jestem królem sumień. I w związku z tym w Polsce była pełna współpraca, prawda, luteranów, prawda, jak to się mówiło na zachodzie, heretyków, tak. Nie było w ogóle innowierców. Tak, innowierców. I w naszych rodzinach, no, jeśli chodzi o Wileńszczyznę, no tam była szalona mieszanka. No, w mojej rodzinie żona mojego wujka była z pochodzenia Rosjanką, ale była bardzo patriotycznie nastawiona, ale była prawosławna do końca życia. Tak. Potem mąż mojej ciotki, siostry ojca był z pochodzenia Niemcem, był ewangelikiem, tak. Ale też czuł się Polakiem, ale był jednocześnie przewodniczącym gminy ewangelickiej, prawda, no w Bydgoszczy. To wszystko, to jest ten... Czyli to nie Unia Europejska może nas uczyć integracji, a my Unię Europejską. Myśmy potrafili kapitalnie współżyć, jednocześnie mając tą świadomość, że jesteśmy obywatelami, prawda, Rzeczpospolitej, tak to się mówiło, obojgu, nawet trzech narodów. Tak. Dlatego, że jeszcze był ten naród Rusinów, który potem dopiero zaczęto nazywać, tak, Ukraińców, tak, który w olbrzymim procencie to został stworzony z chłopów polskich, którzy uciekali na Ruś przed tym systemem, prawda, niewolniczym, jeśli chodzi o stosunek, tak, do właścicieli ziemskich. Więc to, a poza tym, no, jeśli chodzi o Rusinów, potem Ukraińców, no, była bardzo duża jedność, że tak powiem, kulturowa, bo znowu cała kadra szlachecka na Ukrainie to była polskiego pochodzenia, no nawet, no, Chmielnicki był przechmielnicki, bo polski wszechmielnicki. No po prostu, tak. A panie profesorze, pan był uprzejmy wspomnieć, że Polska Rzeczpospolita wielu narodów. Tak. I by
był taki moment w rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej, że byliśmy od morza do morza, to znaczy od Bałtyku do Morza Czarnego.